mieszkańcy naszego regionu, przedsiębiorcy wzięli sprawy w swoje ręce. Ofiarują szpitalom dosłownie wszystko. Nawilżacze powietrza, oczyszczacze powietrza, szyją maseczki. Ten bank pomocowy naprawdę działa. Myślę, że jak zwykle mieszkańcy naszego regionu naprawdę bardzo mocno się postarali, wyprzedzili działania rządu. My drukujemy element ten i dolny. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem instalacji elektrycznych i niskoprądowych. Specjalizujemy się w automatyce budynkowej. Posiadamy na wyposażeniu drukarkę 3D, którą używamy na własne potrzeby. Wyczytałem w internecie, że jest możliwość wydrukowania uchwytów do przyłbic na drukarce. Ściągnąłem projekt i rozpoczęliśmy drukowanie. Drukujemy już ponad 2 tygodnie. Dołączyły się wszystkie izby adwokackie, w tym m.in. Izba Adwokacka w Zielonej Górze. I celem tej akcji jest przede wszystkim pomoc udzielana tutaj pracownikom służby zdrowia. Pomoc prawna. Jest dużo telefonów, dużo maili, więc myślę, że ta pomoc jest potrzebna.